Prawie 350 osób wzięło udział w zawodach Bike Atelier Triathlon 2018. 17 czerwca w Sosnowcu zawodnicy musieli pokonać dystans ponad 26 km. Trzy elementy. Pierwszy element to pływanie, drugi element to jazda na rowerze, trzeci bieganie. Na bardzo krótkim dystansie, na dystansie, który nazywa się 1/8 Ironmana, czyli 475 metrów w wodzie, później 22,5 km na rowerze, no i na końcu 5-kilometrowy bieg. Wszystko to oczywiście w bardzo bliskiej odległości Stawików, gdzie startowaliśmy, później jeździliśmy po Sosnowcu i na końcu na Górce Środulskiej, tutaj właśnie meta. To bardzo szybka trasa, co pokazuje najlepszy zawodnik, który ukończył swój start po 50, niespełna 6 minutach. Triatloniści uwielbiają, kiedy jest płasko, kiedy można jeździć i biegać szybko po płaskim. Tutaj jest górka, dół, górka, dół, górka, dół. To powoduje dodatkowo jeszcze ta temperatura, która jest i słońce palące, powoduje, że tak naprawdę jest bardzo, bardzo trudno. Trasa dobrze przygotowana. Trasa kolarska przede wszystkim jest szeroki, dwa pasy. Jest gdzie się zmieścić, jest gdzie jechać. Dobrej jakości asfalt. Trasa biegowa no, dosyć ciężka z tymi podbiegami. Trzeba było się napracować mocno. Ale triathlon jak najbardziej pozytywnie. Trasa bardzo fajna. Dla mnie na szczęście dosyć mało dzisiaj pływania. Trasa kolarska kręta, ale fajnie można było współpracować z kolegami. Jest to dla mnie trochę inny rodzaj ścigania, bo najczęściej jednak startuję w dystansach bez draftingu, więc ciekawa dla mnie to odmiana. Bieg ciężki, naprawdę ciężki. Nie spodziewałem się takich górek tutaj. Było dużo zakrętów, trasa była przygotowana profesjonalnie. Ci, którzy mają problemy z zakrętami, mogli mieć tutaj problem, ale o to chodziło, trzeba się uczyć na takich zawodach. Nie zawsze może być łatwo. Atmosfera naprawdę super, jestem pozytywnie zaskoczona. Małe zawody, ale bardzo huczne. Plan wykonałam, jestem zadowolona. Za tydzień Mistrzostwa Polski w suszu, także trzymać kciuki proszę. Zawodnik musi dostać medal, musi się uśmiechnąć, tak jak nasz kolega z numerem 241. Czyli kolejna sztafeta, w której Marcin Adamczyk, Sławomir Rozlewicz i Artur Boratyn się pojawili. Drugie mam.